wszystkich, którzy dzisiaj są obecni na naszym nabożeństwie, jak również tych, którzy przyłączają się do nas drogą internetową. Każdego dnia, kiedy budzimy się, oddajemy Bogu chwałę. Dziękujemy Mu w naszych rodzinach, czasami jesteśmy sami, dokonujemy również w takiej samotności tego dziękczynienia, chwalenia Boga. Ale sobota jest dniem szczególnym. Dniem, kiedy cały lud w podobnym czasie spotyka się i niesie swoje uwielbienie do Boga w domach modlitwy. I my również chcemy przyłączyć się do tej naszej duchowej rodziny. Będziemy wspólnie śpiewać pieśń o dobroci naszego Boga. Pieśń pod numerem 47. Proszę, powstańmy. Czytam słowa psalmu 19. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wschodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia, któż znać może?
Ukryte błędy odpuść mi, także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Z tymi słowami uklękniemy do wspólnej modlitwy. Boże Ojcze Wszechmogący, który jesteś w niebie, przyszliśmy tutaj pełni wdzięczności za to, że stworzyłeś niebo i ziemię i wszystko, co ją wypełnia. Chcemy Ci podziękować, Panie, za ten dzień święty, sobotni, w którym możemy być z Tobą, otworzyć swoje umysły i pozwolić się prowadzić Tobie. Chcemy napełniać się wiarą płynącą z Twoich słów. Chcemy wzrastać w tej wierze, aby być silnymi i mocnymi, gdy powtórnie przyjdziesz w chwale swojej, zabrać nas do swojego królestwa. Prosimy Cię, Boże, napełnij nas Duchem Świętym. Spraw, aby każde słowo czyniło cuda w naszych sercach, przemieniając nas na podobieństwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bądź z nami, o to prosimy i za wszystko dziękujemy. Amen. Kolejna pieśń, którą będziemy wspólnie śpiewać, jest prośbą do naszego Zbawcy. Prośbą o wiarę, o siły, o ducha. Pieśń 103. Przed nami chwila doświadczeń i refleksji. Do tego punktu zapraszam brata Łukasza Romanowskiego, ale zanim dam mu głos, to chciałam was wszystkich pozdrowić. Ponieważ byłam przez kilka dni na kampie, był to dobry czas. Z dużą grupą osób mogłam się spotkać twarzą w twarz. Wcześniej oglądałam przez internet relacje, ale to nie jest to samo, jak być na miejscu. Chciałam przekazać pozdrowienia od mówcy, który w tym roku gościł, od brata Darka Jankiewicza. Był tam razem ze swoją małżonką, która 5 lat temu miała tutaj warsztaty pedagogiczne, więc też ją znamy, znacie. Hasłem kampu było połączenie i myśli, które padały w kazaniach, wykładach, też mówiły na temat połączenia z Jezusem, o marzeniach Jezusa, o połączeniach między nami nawzajem. Nawiązując do tych połączeń, czyli do hasła, które dała młodzież w tym roku wszystkim spotkaniom, chciałam już dzisiaj zaprosić
od 8 do 10 września, czyli troszkę więcej niż za miesiąc, przedłużając Dzień Edukacji Adwentystycznej, czyli tydzień po Dniu Edukacji Adwentystycznej. Tu na tym miejscu w Podkowie Leśnej będziemy gościć szefa młodzieży z Izraela, pastora Grega. Będzie nawiązywał do połączenia. Główną treścią jego kazań będzie sobota. To, co nas wszystkich łączy. Dlatego już dzisiaj zapraszam na to miejsce. Spotkania z bratem Gregiem będą w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży. A teraz bardzo proszę już brata Łukasza Romanowskiego do podzielenia się refleksją. Witajcie, drodzy. Cieszę się, że mogę się z wami spotkać. Zacznijmy tą refleksję od krótkiego fragmentu ze Słowa Bożego. Drugi list Piotra 3:18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Wakacje to jest zazwyczaj czas odpoczynku od ewangelizacji. Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiecie. Oczywiście nie powinno się odpoczywać od ewangelizacji, bo to nie jest praca, ale jest to sposób na życie. Ale tak się już przyjęło, że kiedy mamy okres wakacyjny, zwykle mniej pracujemy albo odpoczywamy. Ale można też połączyć odpoczynek z pracą ewangelizacyjną. Zwłaszcza jest to cenne wtedy, kiedy ten odpoczynek, ta praca może być błogosławieństwem dla tych, którzy zwykle tego typu pracy nie wykonują. Do czego zmierzam? Chciałbym w tym miejscu opowiedzieć wam w kilku słowach o obozie, na którym miałem okazję być nie tak dawno. Był to obóz misyjny, obóz tak zwany rodzinny, obóz, gdzie przyjechały właściwie takie grupy, można by rzec, wyznawców, którym zwykle jest ciężko głosić Ewangelię, bo są to rodzice ze swoimi dziećmi. Jak wiecie, czasami tak jest, że rodzice myślą o wszystkim tylko nie o ewangelizacji, bo po prostu nie mają na to czasu. No i było pytanie, co uda się zrobić na takim właśnie spotkaniu, na którym nie da się prowadzić też takiej typowej działalności ewangelizacyjnej, no bo jak wiecie, dzieci mają swoje własne prawa i trzeba te prawa uznawać. One potrzebują swojego czasu, muszą się bawić, muszą zjeść, muszą spać i wiele innych rzeczy. No ale okazuje się, że program, który został przygotowany na nasze spotkanie w Bytomiu, był naprawdę bardzo dobrze przemyślany. Był to program, który pozwolił dosłownie wszystkim pracować misyjnie. I nie tylko nam, rodzicom, bo czasami jest taka pokusa, wiecie, żeby znaleźć kogoś od dzieci. Te dzieci będą wtedy pod opieką jakiejś dorosłej osoby, która się nimi zaopiekuje, a wtedy dorośli pójdą i wykonają swoją pracę misyjną. Odbyło się to tym razem na szczęście troszkę inaczej. Otóż praca była wykonywana naprawdę wspólnie i wszystkie dzieci, dosłownie wszystkie dzieci, no może poza tymi naprawdę najmniejszymi, miały swój udział w pracy misyjnej. Jak to wyglądało? Otóż mieliśmy okazję wykonać kilka, właściwie jeden główny program w takim pobliskim mieście w Czersku. Program, który już powinien być skądinąd znany u nas, dlatego że on się odbył tutaj na kampusie w Podkowie Leśnej na początku czerwca. Był to program taki poświęcony właśnie wspomnieniom o Piśmie Świętym, o historii ludzkości, który był wykonywany przez dorosłych i przez dzieci jednocześnie. Mieliśmy kilka namiotów. I ten program o nazwie Podróż w czasie
miał być przeprowadzany trzy razy dzień po dniu właśnie w czerwcu. No i byliśmy troszkę pełni obaw, bo rok wcześniej ten program był wykonany w bardzo podobny sposób, gdzie udało się dzieci niejako drogą eksperymentu wprowadzić też nasze dzieci do pracy i dzieci tam pracowały, chociaż taki plan nie był na początku, to po prostu wyszło naturalnie. Okazało się, że w Starogardzie Gdańskim w tym roku nie da się tego wykonać, więc poszliśmy do innego miasta, do Czerska. Mniejsza miejscowość, mniej osób, mniejszy ruch. Było pytanie, czy będą w ogóle osoby, które będą chciały z nami współpracować, czy przyjdą też dzieci, które mogłyby wziąć udział w tym programie. No i pytanie, czy uda nam się też w jakiś sposób zainteresować rodziców, aby też i popatrzyli, i posłuchali. Jeszcze w dniu, kiedy wzięliśmy ulotki i pojechaliśmy z naszymi dziećmi te ulotki roznosić, okazało się, że miejscowa ludność, której nie było zbyt dużo może na ulicach, ale że była naprawdę bardzo pozytywnie nastawiona. Wyobraźcie sobie nawet taką sytuację, że ja akurat szedłem z dwoma młodzieńcami, mieliśmy ulotki. Podszedł do nas chłopak i powiedział, spytał się, co macie w ręku. Chłopcy odpowiedzieli, mamy ulotki. On mówi, to czy mogę wam pomóc w roznoszeniu. I ten chłopak wziął część ulotek i zaczął sam roznosić. Po dwóch dniach on wraz z kolegami i z rodzicami pojawił się na programie. Więc te wszystkie rzeczy jakoś się sprowadzały do tego, że było w tym widać Boże błogosławieństwo. Wyobraźcie sobie też to, że kiedy przyjechaliśmy pierwszego dnia z tym całym wielkim sprzętem, bo to są i namioty, i wiele różnych artefaktów, to wszystko trzeba wypakować. To jest wielkie przedsięwzięcie logistyczne. To był wiatr. I wiatr był tak porywisty, że po rozłożeniu dwóch pierwszych namiotów w pewnym momencie wiatr po prostu porwał nam jeden namiot. Ten namiot przeleciał 5 metrów, spadł niemalże ludziom na głowę. I doszliśmy do wniosku, że to jest po prostu niebezpieczne. I trzeba było to pierwsze spotkanie odwołać. Ale już następnego dnia wszystko odbyło się według planu i kolejnego dnia z tych trzech dwa też udało się zrobić tak, jak to sobie zamierzyliśmy. Jaki był skutek? No, powiem tak. Można go oczywiście mierzyć tylko i wyłącznie w aspekcie wieczności, bo my też wszystkiego nie wiemy. Ale uczestników, jak na tak małe miasto, było naprawdę bardzo dużo. Tak? Naprawdę bardzo dużo. Dzieci dosłownie przychodziły pierwszego dnia i drugiego dnia już nie po to, żeby wziąć udział w tym programie, tylko po to, żeby być i patrzeć, i posłuchać, żeby wziąć udział w czymś, co było ich zdaniem ciekawym zdarzeniem. Rodzice przychodzili, patrzyli, słuchali i słuchajcie, mówili w słowach podziękowania, że dzisiaj nikt tego typu rzeczy nie robi, bo nikt nie ma odwagi. Nikt nie ma odwagi, żeby wyjść na ulicę. Nikt nie ma odwagi, żeby uczyć dzieci, które same mogą powiedzieć tak albo nie o tym, czego uczy Bóg, czym było stworzenie, kto to jest Abraham, kim był Mojżesz, kto to jest Pan Jezus, co zrobił. Te wszystkie rzeczy, słuchajcie, były naprawdę bardzo niezwykłe. Ostatniego dnia zrobiliśmy jeszcze jeden eksperyment. Otóż zrobiliśmy grę planszową, która została dosłownie zbudowana na chodniku tego samego placu Czerska. Ta gra polegała na tym, że trzeba było przechodzić od początku takiej ścieżki i były dwie potężne kostki do rzucania tej wielkości i dzieci je rzucały i kiedy się zatrzymały na odpowiedniej stacji, to tam musiały raz odpowiedzieć na kilka pytań, a dwa wykonać parę rzeczy. Te rzeczy oczywiście, które były zaplanowane, miały też związek z Pismem Świętym. I dzieci, słuchajcie, to był całkowity eksperyment. I dzieci były zachwycone, zresztą rodzice też. I mówili, czegoś takiego jeszcze nigdy nie robiliśmy.
Skutek był taki, że nie tylko władze miasta były chętne do tego, żeby zrobić to jeszcze raz w przyszłym roku, ale i rodzice byli wdzięczni. Dzieci były zadowolone. Nasze dzieci miały poczucie spełnionej misji, a rodzice wreszcie pomyśleli sobie, że wyjechali na odpoczynek, który był pożyteczny nie tylko dla nich samych, ale i dla ich dzieci. To był odpoczynek, który był, można by rzec, błogosławieństwem. I tak mi się marzy, żeby może w przyszłym roku, czy może na jesieni, gdybyśmy jeszcze raz robili taki program, żeby tym razem więcej naszych dzieci wzięło udział w tym programie. Bo to jest błogosławieństwo. Nie tylko dla nich, ale i dla rodziców. To jest naprawdę błogosławieństwo. I wiecie, czas wakacji to jest czas, kiedy ludzie wyjeżdżają, podróżują, zostawiają swoje troski, problemy, jadą do innego miasta. Tam nie mają swoich zobowiązań i tam są otwarci na Boże Słowo. Gdziekolwiek jedziecie, pamiętajcie o tym, czy to wasze dzieci, czy wy możecie być świadkami Bożej prawdy dla ludzi, dla których to spotkanie może w przyszłości okazać się spotkaniem decydującym. Oby Pan Bóg nam w tym błogosławił. Amen. Dziękujemy za to sprawozdanie. Podejrzewam, że wielu z nas, podróżując w czasie wakacji, podobnych doświadczeń przeżyło. I przy najbliższej okazji będziemy mogli również się dzielić. Jeszcze wspominając o kampie, nie byłam na tych programach, ale wiem, że i tam odbyło się w Drawsku Expo Zdrowie, na którym było dużo zainteresowanych osób. Tam się pojawiamy przecież co roku już od wielu, wielu lat. Był również koncert w Kościele Katolickim, gdzie z relacji, które usłyszałam, pojawiły się łzy na wielu policzkach. Koncert, który potrafił dotrzeć do serc, ale dociera bezpośrednio Bóg, tylko za naszym pośrednictwem. Wiem, że również było spotkanie w więzieniu wśród osadzonych i też ta grupa osób była wdzięczna, że ktoś o nich pamięta, ktoś do nich przychodzi. Dziękuję jeszcze raz Łukaszowi, dziękuję Bogu za możliwości, które nam jeszcze daje. W tej chwili jest czas na dary. Chciałabym, żebyśmy przed ich zbieraniem jeszcze modlili się w intencji darów. Proszę wyznaczone osoby o zebranie, o podejście do koszyczków. A zbór proszę o powstanie. Drogi Boże, w tej chwili, kiedy będziemy oddawać to, w co nas wyposażyłeś, kiedy będziemy się chcieli dzielić naszymi dobrami, dopomóż, aby nasze serca były otwarte. Każda złotówka, którą nam dajesz, nie jest naszą, jest Twoim darem. Każda złotówka, którą możemy przeznaczyć dla innych, może budować Twój Kościół, może budować Twoją Ewangelię, misję na całym świecie. To pomóż, żebyśmy byli przygotowani każdego dnia, ucząc się dzielić. W ten sposób łączymy się z Tobą, łączymy się z naszymi bliskimi, z całym ludem. Amen. Pieśń, którą będziemy śpiewać, jest to jedna z moich ulubionych.
Najczęściej nucę ją wtedy, kiedy są problemy, kiedy słabnie moja wiara. Myślę, że nie tylko ja potrzebuję wiary. Potrzebujemy się jej wszyscy uczyć. Wiara w Chrystusa jest podstawą naszego zbawienia. Pieśń 406 to właśnie prośba, prośba do Boga. Naucz nas, Panie, wierzyć. Zanim zaproszę wszystkich do studium Słowa Bożego, kolejnego listu świętego Pawła, tym razem listu do Galatów, módlmy się. Nasz drogi Ojcze, chcemy studiować Słowo Twoje. Chcemy poznawać myśli, którymi dzielił się apostoł Paweł, myśli, które są wciąż aktualne, które są też nam potrzebne. Dlatego jest nam niezmiernie potrzebna pomoc Ducha Świętego w zrozumieniu, w przełożeniu tego na dzień dzisiejszy, abyśmy swoją postawą, swoim zaangażowaniem mogli świadczyć o Tobie na każdy dzień. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszam do swoich klas, a za 15:11 kończymy studium, po czym nastąpi przerwa i o godzinie 11:00 druga część nabożeństwa.
Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy na kolejnym studium biblijnym opartym na liście apostoła Pawła do Galatów zatytułowanym Starotestamentowa wiara. Znajdujemy się w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Studium razem ze mną udział biorą Władysław, Leszek, Estera, moje imię Zenon. Rozpoczynając rozmowę, studium, skupmy się na chwilę w modlitwie. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za to spotkanie, za to, że będziemy studiować Słowo Twoje Święte, taki bardzo ważny list do Galatów, oparty na usprawiedliwieniu z łaski, tak abyśmy mogli we właściwy, przystępny sposób przedstawić ten temat i żebyśmy mogli Tobie oddać chwałę, cześć, uwielbienie. Bądź z nami, prowadź nas. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzisiaj zatrzymamy się nad fragmentem trzeciego rozdziału listu do Galatów, rozważając zagadnienie wiary. Czy nie uważacie, że tytuł dzisiejszego studium jest nieco prowokacyjny? Starotestamentowa wiara. Jeśli jest starotestamentowa wiara, to być może jest nowotestamentowa wiara. Czym się one różnią? Faktycznie niczym się nie różnią. Jedynie tym, że ten, który zagwarantował zbawienie, Jezus Chrystus, w Starym Testamencie oczekiwano na Jego pojawienie się, a w Nowym Testamencie on już jest. Ale mimo wszystko zbawienie zawsze od początku aż do końca opiera się na Jezusie Chrystusie. Zarówno w Starym Testamencie, jak również i w Nowym Testamencie. Czyli zaakcentować należy, że wiara nie różni się niczym w przypadku ludzi żyjących w tak zwanej epoce Starego Testamentu czy epoce Nowego Testamentu. Ja bym powiedział coś takiego, że ta wiara jednak różni się wszystkim, bo to, co było tylko cieniem w Starym Testamencie, czyli te wszystkie symbole, które wskazywały na Chrystusa, zostały wypełnione, więc my jak gdyby mamy lepiej, bo my już żyjemy po dokonaniu się tych wielkich obietnic, które Bóg obiecał dla naszego zbawienia. Ale myślę, że istota, to co Władysław wspomniał, istota wiary nie dotyczyła nawet tych symboli, bo ludzie żyjący w okresie tej symbolicznej ofiary, oni jednak mieli patrzeć i wierzyli, że zbawia ich przyszły Mesjasz. Oczekiwali na przyszłego Mesjasza, którego te cieniowe ofiary czy symbole reprezentowały. No, na tym polegał błąd, że w Starym Testamencie te wszystkie symbole wskazywały na Chrystusa. Ludzie starotestamentowi nie zawsze widzieli w tych wszystkich symbolach, proroctwach, nie widzieli Jezusa Chrystusa. I to był błąd. Czyli nie możemy powiedzieć dzisiaj z perspektywy czasu, że uważali, że spełnianie tych
określonych czynności, składanie tych ofiar gwarantuje im zbawienie. No, w pewnym stopniu tak, może nie wszyscy. Zawsze musimy pamiętać, że byli tacy, którzy to dobrze rozumieli. Natomiast no, wielu raczej widziało w tych wszystkich czynach, spełnieniu tych ceremonii, widziało zbawienie, a zbawienie nie było w tych ceremoniach, ale było w Chrystusie. Zresztą podobny problem zauważamy w zborze, do którego apostoł Paweł napisał. Mieszkańcy Galacji, Galatowie, też mieli pewien problem ze zrozumieniem Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy wsłuchali się w pierwsze 5 wersetów 3 rozdziału listu do Galatów. Proszę, Esterko, przeczytaj. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Kochani, Paweł dowiedział się, że w zborze powstał problem. Ustosunkowuje się, może nawet uwaga dosyć mocnymi słowami wyrażona, ale jak myślicie, jaki problem mieli wierzący w tym zborze? No, problem mieli taki, że bardzo jasno i wyraźnie zostało im przedstawione zbawienie w Chrystusie, a po pewnym czasie, to jest takie bardzo ludzkie, jakoby zaczęli myśleć, a to co my się nie liczymy, tak. Nasze czyny się nie liczą, no i zeszli. Także to jest takie bardzo ludzkie. To się dzieje, działo w zborze Galatów, ale również to do dnia dzisiejszego jest. Czyli my, nam to samo niebezpieczeństwo zagraża. Tak. My nie jesteśmy od tego absolutnie wolni. Spotkałem się z taką uwagą odnośnie pierwszego wersetu, że pierwsi chrześcijanie posługiwali się też namalowanymi obrazami Pana Jezusa. Czy ta informacja wskazuje na coś takiego? Proszę, Władysław. Raczej nie, dlatego że jeżeli ktoś pięknie coś przedstawia, no, używa pięknych słów, no to tak jakby to namalował. Widzimy to, chociaż obrazu nie ma, ale w tych słowach został no, namalowany pełny obraz Jezusa Chrystusa. Czyli można malować nie tylko pędzlem, ale też słowem, tak. Z pewnością. Te pytania, które apostoł Paweł stawia wierzącym tamtego czasu, do dzisiejszego dnia mają swoje olbrzymie znaczenie. Czy my, czy człowiek może otrzymać ducha przez spełnianie jakichkolwiek uczynków? Zdecydowanie nie. Duch działa tak, jak chce i kiedy chce. W zasadzie to jest gotowy każdego dnia i w każdej chwili zadziałać w naszym życiu, jeżeli tylko mu na to pozwolimy. Dziękuję bardzo. Niebezpieczeństwo, które dotknęło wierzących tamtego zboru, dzisiaj zagraża również nam, każdemu chrześcijaninowi, każdemu wierzącemu. W jakim kontekście? Czy zdarza się nam, czy zdarza się tobie myśleć czasami o sobie w kategoriach
zadowolenia z własnych sukcesów, zadowolenia z osiągnięć, spojrzenia na siebie, jakim jestem dobrym chrześcijaninem. Takie spojrzenie rujnuje wiarę, bo człowiek, który spogląda na siebie, uważając, że jest dobrym chrześcijaninem, jak odnosi się do Chrystusa? Znaczy, ja bym powiedział, że są dwojakiego rodzaju tutaj pułapki na nas czyhają. Pierwsza to jest ta, kiedy mamy bardzo pozytywny obraz siebie. O, co to nie ja? Ja jestem tutaj chrześcijanin, spełniam to, tamto. No prawie jestem święty, nie? Więc jakby rzec, z klucza zbawienie mi się należy. Mm-hmm. Oczywiście jest to błędne myślenie, bo zbawienie jest z łaski. Z łaski, dziękuję. Nie dzięki naszym zasługom. Mm-hmm. Ale z drugiej strony jest druga też jak gdyby takie podłoże nas samych, czyli to niska wartość. Czyli zaniżanie. Czyli jeszcze tego nie robię tak jak należy, tamtego nie robię, jeszcze tu upadłem. No czy mogę być zbawionym? I brakuje nam tej pewności zbawienia w jednym i w drugim przypadku, nie? Dziękuję bardzo. Tam w tym pierwszym jest fałszywa. Tak, dziękuję. Władysław? Możemy też zapytać się Słowa Bożego, gdzie jest źródło tych złych myśli. Mm-hmm. I bardzo ciekawy wiersz jest w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, 4:4, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło słońce Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Mm-hmm. Jest przeciwnik Chrystusa, Boga, przeciwnik tych, którzy mogą być zbawieni, i on czyni wszystko, aby zaślepić to właściwe zrozumienie, na czym polega zbawienie. Dziękuję. A żeby to jeszcze tak podkreślić, chciałbym tutaj zaakcentować, że w tych dwóch opcjach, o których Leszku wspomniałeś, istnieje niebezpieczeństwo takiego zrozumienia, że człowiek, który uważa się za dobrego chrześcijanina, może popaść w stan, że na zbawienie zasługuje, a z kolei jeżeli popada w stan takiego negatywnej oceny samego siebie, to może uważać, że na zbawienie nie zasługuje. Czy na zbawienie w ogóle można zasługiwać lub nie zasługiwać? Esterka, jak myślisz? Wiele tekstów z Pisma Świętego wskazuje, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, przez wiarę. Ten słynny tekst z Ewangelii Jana 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, to też potwierdza. Też możemy powiedzieć tutaj o Abrahamie, starotestamentowym patriarsze, który został usprawiedliwiony właśnie przez wiarę. Dziękuję bardzo. Właśnie do tego zmierzamy, bowiem jeśli mówimy o właściwym zrozumieniu zbawienia, to gdzie możemy szukać informacji, podstaw, wiarygodnych podstaw o warunkach, jeśli można tak powiedzieć, o warunkach zbawienia? No, bardzo prosto możemy powiedzieć, że szukamy w Słowie Bożym. Bóg objawił dokładnie, na czym polega zbawienie. Super. Ale teraz, bo my dzisiaj mamy do dyspozycji Stary i Nowy Testament i rzeczywiście częstokroć wśród ludzi, przynajmniej ja zauważam, że kładzie się taki mocniejszy akcent na Nowy Testament, niejako Stary Testament spychając tak trochę na bok. Natomiast dla chrześcijan w pierwszym, drugim wieku podstawą ich wiary, na której opierali swoje przekonanie, co było?
No były czy pisma. Były pisma. Stary Testament. Władysław, proszę. Stary Testament. Ja coś takiego ciekawego, może nie ciekawego, ale powiem, że przede wszystkim najważniejsza część to jest Pięcioksiąg Mojżeszowy. Mm-hmm. Tam zostało już wszystko wyjaśnione. Mm-hmm. A później dopiero w następnych częściach Pisma Świętego jest to poszerzone, bardziej wyraźnie wskazane i zarówno w Starym Testamencie, jak również w Nowym Testamencie. Dziękuję. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że apostoł Paweł, czy pozostali apostołowie, którzy napisali, są autorami Nowego Testamentu, oni w swoich listach posługiwali się wyłącznie Starym Testamentem. Oni opierali całą swoją wiarę, argumentację na Starym Testamencie. Mhm. To nie było nic dziwnego. To nam, współcześnie żyjącym, może się to wydawać dziwne, że Stary Testament to stary, a Nowy to jest, to jest to nasze, nie? Mhm. Wcale nie. Właśnie ten stary to był podstawa dla pierwszych chrześcijan i tak samo powinien być dla nas. Chciałbym tutaj w tym temacie uzupełnić jeszcze takimi dwoma fragmentami z Dziejów Apostolskich. Jeśli mogę, Władysławie, prosić o przeczytanie z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, werset 10 i 11. A Esterko, jeśli mogę ciebie poprosić, z 28 rozdziału, werset 23. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością, codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. A teraz proszę ciebie, Esterko. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym, przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Wspaniałe świadectwo. W oparciu o co budowano wiarę pierwszych chrześcijan? No, bo to jest przecież zrozumiałe, że apostoł Paweł nie mógł potwierdzać swojej nauki swoimi własnymi listami napisanymi przez siebie. A tym bardziej, że jak wspomnieliśmy, te pierwsze wieki Nowy Testament nie istniał jako spisane źródło, dopiero wiele lat później zostanie on uznany jako kanon, jako natchnienie. Zatem wracając do trzeciego rozdziału listu do Galatów, tam werset ósmy, Leszku, poproszę, przeczytaj. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Jak myślicie, na jakie pismo apostoł Paweł tutaj się powołuje? Czy moglibyśmy przywołać fragment, ponieważ Paweł tutaj nie wskazuje dokładnie źródła, nie wskazuje, który fragment, tylko mówi pismo. Władysław? No które pismo? A mianowicie Księgę Rodzajów, pierwszą Mojżeszową, rozdział 12. I tam jest ta obietnica dana Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Ja myślę, że ta wypowiedź Pawła obejmuje nie tylko 12 rozdział Księgi Genezis, ale obejmuje również inne wypowiedzi na ten temat, szczególnie w psalmach jest wiele wspaniałych
obietnic dotyczących usprawiedliwienia, jak również w wypowiedziach innych proroków. Proszę. Na przykład prorok Habakuk powiedział: oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Mm-hmm, tak. Księga Izajasza i wielu, wielu innych autorów ksiąg Starego Testamentu akcentują, czyli idea zbawienia z łaski przez wiarę nie jest nową ideą w Nowym Testamencie. Jest ona ideą znaną ludziom wiary od zarania dziejów, od kiedy zaistniał problem grzechu i również Boża oferta, można to w ten sposób nazwać, Boża oferta zbawienia. Zaistniał grzech i dlatego trzeba było przygotować zbawienie. Zbawienie, właśnie, słowo tak powszechnie używane. Co jest istotą zbawienia? No jest to uznanie nas przez Boga za sprawiedliwych. Ale w jaki sposób można niesprawiedliwego uznać za sprawiedliwego? Władysław. No tylko na tej podstawie, że ktoś mu to zagwarantuje. Aha. Że jest niesprawiedliwy i wiadomo, jakie konsekwencje, ale ktoś te wszystkie ciężary bierze na swoje barki i płaci za te wszystkie. I tym sposobem ten ktoś jest usprawiedliwiony mimo grzesznego stanu. Proszę. Ciekawe, bo nie mieliśmy wpływu na to, że urodziliśmy się na grzesznej ziemi i też nie mamy wpływu na to, że zostaliśmy zbawieni. Mm-hmm. Bóg ofiarował nam to zbawienie, my możemy je tylko przyjąć. Dziękuję. Kogo apostoł Paweł tutaj przedstawia jako taki wzorcowy przykład w kwestii usprawiedliwienia z wiary? Abrahama. Proszę. Kiedy rozmawiał Abraham z Bogiem, powiedział mu: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli jesteś w stanie je zliczyć, tak liczne będzie twoje potomstwo. I Abraham uwierzył wtedy Bogu. I poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. To jest ten przepiękna definicja. Proszę, Władysław. Dlatego były to rzeczy niemożliwe, nierealne. Oczywiście Abraham, możemy dużo na ten temat mówić, był w takim stanie, czy jego żona, a jednak było to nierealne. To, co było nierealne, stało się realne, dzięki Bogu. Ale czyż Abraham nie był posłuszny Bogu? Czy nie wykonywał tego, co Bóg polecił? Proszę, Esterko. Tak, Abraham był posłuszny Bogu, bo wyszedł z miejsca, w którym mieszkał razem ze swoim ojcem, ze swoim wujkiem, a później dokładnie wszystko wypełniał to, co podobało się Bogu. Na przykład miejsca, które on wybrał. Wybrał piękniejszy lot. On te mniej atrakcyjne, to wyszło mu na dobre. To nie tylko wynikało z posłuszeństwa, tylko po prostu chciał być, miły dla swojego krewniaka i dał mu szansę wybrania lepszego. Powiedział, że być może, że faktycznie Bóg bez względu na to, gdzie pójdzie, będzie mu błogosławił. Dzięki. Niemniej jednak miał swoje upadki przecież. Też. Przecież to on z Sarą kombinowali, jak tutaj spełnić Boże obietnice. No tak, pomóc Panu Bogu. Dokładnie tak. Możemy podkreślić, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie czyny były wynikiem wiary. To nie najpierw czyny były, a potem wiara, która zbawia, tylko najpierw była wiara, a z wiary wypływają czyny, ale nie te czyny decydują o zbawieniu, ale zawsze decyduje wiara. Dziękuję. Dziękuję. To jest ta puenta, myślę, najistotniejsza.
Czyli posłuszeństwo Bogu, wypełnianie Jego woli, nie jako zasługa na zbawienie, ale jako owoc wiary, jako owoc tego zaufania i nawiązania relacji z Bogiem. Naukę o zbawieniu, o przebaczeniu naszych grzechów nazywamy częstokroć, czy zawsze nazywamy dobrą nowiną, Ewangelią. Słowo Ewangelia w większości kojarzy nam się z Nowym Testamentem. Czy znajdujemy Ewangelię w Starym Testamencie? Leszku, jak myślisz? No w wielu miejscach, choćby na samym początku, kiedy upadają pierwsi rodzice i Bóg przychodzi do nich, zawiera z nimi przymierze i właśnie mówi o tym, co się wydarzy w późniejszych, że będzie ten, który ich odkupi. Mm-hmm. Później Abrahamowi zostaje objawiona ta Ewangelia. Mm-hmm, także prorokom na przestrzeni tych całego Starego Testamentu zawsze gdzieś znajdziemy tą Ewangelię. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze jedną taką rzecz dodać, bo gdyby nagle z ziemi miała zniknąć cała Biblia, a my moglibyśmy wybrać jedną księgę, która by mogła zostać, to ja na przykład wybrałbym Księgę Izajasza, bo tam mam pełen zakres tego wszystkiego, co jest w Biblii, od początku do końca. Dziękuję. Ja bym wybrał pierwszą Księgę Mojżesza, Księgę Rodzaju. Aha. Dlatego, że tam zaraz na początku Bóg przyszedł i przekazał im dobrą nowinę. Aha. O przyjściu Zbawiciela, Mesjasza i tak dalej. I dlatego tam znajdujemy tą najcenniejszą rzecz, jaką jest zbawienie. Zaraz w momencie, gdy pojawił się grzech i jego konsekwencje. Mhm. Ale próżno by nam było szukać w treści Starego Testamentu słowa Ewangelia. Słowo jako słowo, jako określenie nie występuje, nie spotkałem. Ale występuje treść, bo dobrą nowiną jest treść, która daje człowiekowi nadzieję. Grzech przekreślił życie, pozbawił człowieka Bożego błogosławieństwa, pozbawił człowieka życia. Podlegamy śmierci zgodnie z Bożym wyrokiem, z określeniem. Natomiast Ewangelia daje nadzieję. Czyli niekoniecznie musimy mówić teraz, używając słowa, a to jest Ewangelia, bo informacja, że jest ratunek, jest Ewangelią. Czyż nie? To wypływa z języka greckiego, którym Nowy Testament był pisany. Właśnie z tego języka pojawia się to słowo. Ewangelion. Ewangelion. Mhm, tak, dziękuję bardzo. Dobra nowina występuje też w Starym. Moglibyśmy wziąć to z języka Starego Testamentu również. Więc chciałbym, abyśmy jeszcze przywołali kilka starotestamentowych przykładów i poproszę Leszku, Księga Kapłańska 17:11, Władysław, Księga Psalmów 32:1-5 i z Księgi Zachariasza 3:1-4, Esterko. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż krew dokonuje przebłagania za życie. A teraz Władysław. Błogosławiony, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schnęły kości moje, a od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciężyła na mnie ręka Twoja, siła moja znikła, jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy moje ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu,
wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Dziękuję. Esterko? Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Dziękuję za te fragmenty i na bazie tych kilku tylko wersetów, jak myślicie, czy można obronić taką tezę, że zasady Bożego zbawienia dla ludzi żyjących w starożytności były inne, niżeli dla ludzi w Nowym Testamencie? Zasady zbawienia ludzi w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie są takie same. Wszystko opiera się na krwi Jezusa Chrystusa, na łasce, na tym, że Pan Jezus wszystkie grzechy wziął na siebie. Aha, dziękuję. Władysław? No, te słowa z psalmu są przepiękne. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. No i dalej jest powiedziane, ja to wszystko wyznałem, a w piątym wierszu końcówka mówi: a ty odpuściłeś winę grzechu mego. Dziękuję. Odpuściłeś winę, jak wyznałem. Dziękuję. Nic nowego. Bardzo. Tak, jeśli Ewangelią jest informacja o zbawieniu, to pierwszy rozdział listu do Galacjan, werset 7, apostoł Paweł mówi, że nie ma innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma. Jest tylko jedna Ewangelia, która czasami jest przekręcana przez pewnych ludzi, o czym wspomina apostoł Paweł. Ale taka sama Ewangelia była już dla pierwszych ludzi po upadku i dla ludzi żyjących do końca dokładnie ta sama Ewangelia. Zbawienie dzięki wierze w przelaną krew Zbawiciela. Chciałbym, abyśmy jeszcze podkreślili jedną myśl, zawartą w trzecim rozdziale, werset 13. Esterko, proszę, przeczytaj. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Ilekroć czytam te słowa, czy podobne, to mam problem ze słowem przekleństwo, bo w potocznym języku słowo przekleństwo kojarzy się z wulgaryzmem. Mówimy o tym, że ktoś przeklina, używając brzydkich, wulgarnych słów. Jak możemy zrozumieć biblijne słowo przekleństwo? Przekleństwo zakonu, przekleństwo prawa. Tak, Władysław. Tu szczególnie ta cenna myśl, przekleństwo zakonu. Inaczej, co to jest zakon? To są prawa. Mhm. I jeżeli prawo przystępujemy, czy to nawet prawo świeckie jest, czy przede wszystkim tu boskie prawo jest, to jeżeli przestępujemy to prawo, to przychodzą konsekwencje przestępstwa. I to bardzo często określa się, że jest to przekleństwo, które na nas spoczywa. Dlaczego? Bo przestąpiliśmy prawo, przestąpiliśmy zakon. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy z tym słowem w Biblii spotykamy się w dniu upadku Ewy i Adama, w trzecim rozdziale Księgi Genezis, gdy zaistniał dramat, gdy Adam i Ewa przestąpili Boże prawo,
spotkały ich konsekwencje tego. Bardzo proszę. Spotkały ich konsekwencje, znaczy przekleństwa. Przede wszystkim śmierć, następnie, że w bólu będziesz rodziła dzieci, a ziemia ci będzie rodziła złe rzeczy, chwasty i tak dalej. To były te konsekwencje, czyli to były te przekleństwa, które spoczyły na nich w wyniku albo na skutek przestępowania prawa. Czyli złe skutki, tak. Złe skutki, cierpienie. Bo jeśli Pan Jezus wziął na siebie to przekleństwo, Paweł tu bardzo dosadnie określa, że Pan Jezus stał się za nas przekleństwem. Czyli wziął na siebie. Księga Izajasza, 53 rozdział, to przepięknie mówi. Dlatego chciałbym to zaakcentować tak mocno, że przekleństwo prawa to nie prawo, ale przestępstwo prawa ściąga na człowieka przekleństwo. Prawo określa sprawiedliwość, a złamane prawo niesie dla człowieka przekleństwo, niesie cierpienie, utrapienie i śmierć. I ta dobra nowina, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, polega na tym, że Pan Jezus wziął na siebie wszystko to, co my powinniśmy ponieść. Proszę. Możemy jeszcze tą jedną rzecz podkreślić czy zaakcentować. Nie zakon, nie prawo jest przestępstwem, ale przestępowanie tego prawa, w tym wypadku zakonu, rodzi przekleństwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za udział. Wierzę, że myśli, które poruszyliśmy, nie wyczerpują tematu, ale pobudzają do głębokiej refleksji. I kończąc dzisiejsze studium, chciałbym podziękować Panu Bogu w modlitwie. Skłońmy nasze czoła do modlitwy. Nasz Ojcze, dziękujemy Ci za tak wielkie zbawienie, przygotowane dla człowieka, którego z miłości stworzyłeś i dlatego z miłości schyliłeś się nad nim, aby dać mu nadzieję, aby dać mu możliwość uratowania, powrotu do tej wspaniałej atmosfery i warunków życia, jakie przez grzech utracił. Dziękujemy, Panie Jezu, że Ty wziąłeś na siebie nasze grzechy, że Ty stałeś się przekleństwem za nas, dając nam możliwość zbawienia. Pomóż nam wierzyć, wierzyć i kochać, kochać i wierzyć, abyśmy w dniu, kiedy powrócisz, mogli znaleźć się wśród tych, którzy będą mieli prawo wejść na nową ziemię. W Twoim imieniu, Panie Jezu, nasza nadzieja na zawsze. Amen. Serdecznie zapraszam wszystkich na kolejne studium, ciąg dalszy listu do Galatów, już za tydzień, a temat następnego studium to priorytet obietnicy.
Witajcie, przyjaciele. Po raz piąty w tej samej serii, w tym samym temacie chcemy rozmawiać dzisiaj o postawach życia duchowego. Wiecie, bardzo często fascynowało mnie to, że w Słowie Bożym wielokrotnie nasze życie chrześcijańskie przyrównywane jest do sportu, do jakiejś dziedziny sportu, do jakichś tam innych dziedzin, ale chyba najbardziej charakterystyczny jest bieg. I w tym momencie zdradzam wam już kolejną postawę naszego duchowego życia. Bieg. Musimy biegać. Co takiego mam na myśli? Autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 12 i tam w pierwszym wersecie mówi nam na ten temat bardzo wyraźnie. Pozwólcie, że zacytuję ten werset według przekładu Biblii Tysiąclecia. I my zatem, mając dokoło siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. O tak, moi drodzy, inne przykłady mówią, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. A zatem Pan Bóg wyznaczył nam wyścig, bieg. Dlaczego? W jaki sposób? Dokąd mamy biec? No, powiecie, do celu, to jest zupełnie oczywiste, do mety. No, ale co jest tą metą? Na czym to polega? Dlaczego? Zacznijmy od tego celu. Faktycznie, kontynuując ten fragment, autor listu podpowiada nam, mamy biec patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Zwróćcie uwagę, że aby patrzeć na Jezusa, musimy mieć Go przed sobą przez cały czas, co oznacza, że biegnie z nami. I to mi się podoba. Jezus nigdy nas nie zostawia samych w żadnej dziedzinie. Jeśli biegniemy, jest gotów z nami biec. Jeśli siedzimy, jest gotów z nami siedzieć. Jeśli stoimy, stoi razem z nami w gotowości. Jest zawsze przy nas. Obiecał nam to. Powiedział bardzo wyraźnie, że jestem z wami każdego dnia, każdej chwili, aż do skończenia świata. Pamiętacie? To były Jego ostatnie słowa tuż przed wniebowstąpieniem. Jakżeż moglibyśmy wątpić w to, żeby Jezus nie miał być z nami dzisiaj, wtedy, gdy biegniemy? Ale co więcej, dlaczego mamy biec? Ktoś powiedział mi kiedyś, że biegniemy po zbawienie, a może ze zbawieniem. Pan Jezus, kiedy mówił na temat tego, że jest dobrym pasterzem, użył pewnego bardzo ciekawego określenia. Powiedział o tym, że każdy, który przychodzi do Niego, przejdzie, wejdzie przez drzwi, bo On jest drzwiami. Powiedział, wejdzie i pastwisko znajdzie, ale powiedział, wejdzie i wyjdzie. Ja czasami nazywam to definicją zbawienia. Zbawienie nie jest nigdy statecznym stanem. Świadomość zbawienia powoduje, że ja zaczynam wchodzić przez Jezusa Chrystusa i wychodzić po to, żeby przygarnąć kogoś i przyprowadzić go znowu. Stąd nasze zbawienie jest niczym innym jak wchodzeniem i wychodzeniem, wchodzeniem i wychodzeniem, nieustanną czynnością, działalnością, a nawet biegiem, jak czytamy tutaj. Biegiem, bo to jest niezmiernie istotne. Jeśli zaś, jak czytaliśmy w tydzień temu, chodzimy w światłości, to nasz bieg teraz będzie biegiem w pełnej światłości. Mamy dość wokół siebie mnóstwo świadków. To też bardzo ciekawe. I zrzucamy z siebie wszelki ciężar, aby było łatwiej biec. A przede wszystkim grzech. Tym razem tekst biblijny sugeruje nam jednoznacznie, że z grzechem biegnie się trudniej. Musimy to zrzucić. Powiem wam, że nie jest to takie trudne, dlatego że jeśli biegniemy, mając wciąż przed sobą Jezusa Chrystusa, patrzymy na Jezusa Chrystusa, w takim razie, moi drodzy, nie da się pielęgnować grzechu i obecności Jezusa równocześnie. To zawsze trzeba oddzielić. I to nie oddzielać na zasadzie szczególnego wysiłku. Oddziela się to w naturalny sposób. Tam, gdzie jest Jezus obecny, tam w naturalny sposób grzech obecny być nie potrafi. Nie pasuje. Nie smakuje. Nie podoba nam się. Jest czymś, co chętnie odsuwamy od siebie, bo to nie jest to. Pomyślcie nad tym.
biec zupełnie wolnym. To tak, jakbyśmy zrzucili wszystkie rzeczy, które nam przeszkadzają i biegli do przodu z pełną satysfakcją, z pełnym zadowoleniem przez cały czas. Chciałbym dzisiaj znowu zacytować wam pewną bardzo cenną wypowiedź. Autorem tej wypowiedzi jest poeta i publicysta Oliver Wendell Holmes, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Powiedział tak: ważną rzeczą nie jest w takim stopniu to, gdzie stoimy, ale w jakim kierunku zmierzamy. I znów miał rację, bo zmierzamy do celu. Celem jest wieczność. Celem jest pełna satysfakcja bycia z Jezusem na zawsze, każdej chwili. Nie osiągniemy tego tam, u celu. Możemy to osiągnąć teraz, dzisiaj. Możemy to osiągnąć dzisiaj, drodzy, kiedy jesteśmy świadomi tego, że przychodząc do Jezusa, jesteśmy wciąż poddani przemianie, że przychodząc do Jezusa zauważamy, że coś z nami się dzieje, że biegnąc razem z Jezusem wiemy, że biegniemy świadomi zbawienia, świadomi czegoś, co się dokonało w naszym życiu, a nie jedynie czegoś, co ma się dokonać. Musimy być świadomi, że nie biegniemy po zbawienie, ale będąc zbawieni dzięki Niemu. I chyba w tym momencie nawiązałem do tego, co najważniejsze, że był taki czas, kiedy Jezus przyszedł na ten świat, oddał swoje życie i poświęcił je dla każdego z nas, aby nas ratować, aby nas zbawić. Jakże z naszego serca wypływać powinny nieustanne słowa dziękczynienia. Boże, dziękujemy Tobie, że dałeś wszystko, abym dzisiaj mógł biec szczęśliwy, zbawiony i równocześnie po to, aby znaleźć innych w otoczeniu wielu innych świadków, biec, aby zbawionym być już zawsze z Tobą. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Cieszymy się z tego przywileju, że możemy chwalić naszego Boga na tym miejscu w dzisiejszym dniu. Chcielibyśmy drugą część rozpocząć, śpiewając pieśń numer 358. W ślad za Tobą, Zbawicielu, każdy dzień tak kroczyć chcę. Słowo Boże z 12 rozdziału listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Uklęknijmy do wspólnej modlitwy. Drogi nasz Boże, do Ciebie przychodzimy teraz jako Twoje dzieci, aby podziękować Tobie za wszystkie dowody Twojej miłości i troski o nas. Szczególnie za Jezusa Chrystusa, który wycierpiał dla nas i za nas hańbę, ból i cierpienie na krzyżu Golgoty. Drogi Jezu, chcemy Tobie okazać naszą wdzięczność, chociaż nie potrafimy tego uczynić w żaden godny sposób. Chcemy, Panie, abyś przyjął nas takim, jakim jesteśmy, bo tylko Ty potrafisz nas oczyścić i wybawić z naszych grzechów i z naszej niedoli. Boże, przyjmij nas, prosimy Ciebie o to, klęczących przed Tobą, i przyjmij nasze błagania i prośby, i także podziękowania za ten piękny dzień sobotni, za społeczność, jaką możemy mieć teraz razem tutaj wszyscy z Tobą, i za wszystkie Twoje błogosławieństwa. Chcemy Ciebie prosić, abyś był pośród nas, abyś napełnił nasze serca i umysły Duchem Świętym, aby Jego moc mogła w nas przekształcać i prowadzić nas za Tobą. Abyśmy, krocząc za Tobą, Panie, potrafili Ciebie naśladować.
Błogosław wszystkich tych, których tu brakuje na tym miejscu, którzy są w różnych miejscach, czy to zajęci wakacyjnymi wyjazdami, czy innymi powodami, ale szczególnie prosimy za tymi, którzy są zniewoleni przez choroby, przez cierpienia, którzy nie mogą, choćby chcieli, Boże, przyjść i wielbić Ciebie. Błogosław, Panie, wszystkich chorych w ich dolegliwościach i bólu, aby mogli odczuć pokrzepienie i Twoją bliskość, aby każdy mógł pocieszony być Twoją miłością. Boże, błogosław nas wszystkich, błogosław również tych, którzy są z nami za pośrednictwem internetowych łączy. Boże, błogosław każdego, który chce Ciebie chwalić i Tobie służyć. Prosimy Ciebie o to w imię naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, na którego czekamy z utęsknieniem. Amen. Witam Was, drodzy, serdecznie na tym miejscu, w tym pięknym dniu sobotnim, kiedy możemy cieszyć się Bożą bliskością i obecnością. Życzę Wam, abyście mogli skorzystać z wielu błogosławieństw, aby ten czas, jaki tu spędzimy, był dla nas wszystkich radością i pożytecznie spędzony. Przywożę Wam wiele pozdrowień. Ostatnio byliśmy z naszą grupą, z naszego zboru w małym zborze w Szarowie, gdzie mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie razem z naszymi braćmi i siostrami i cieszyć się tam również społecznością. Jak słyszeliśmy już na szkole sobotniej w apelu, skończył się kamp. Słyszeliśmy niektóre sprawozdania, mogliśmy uczestniczyć za pośrednictwem internetu w tych wydarzeniach, a zaczęła się ewangelizacja w Suwałkach. Wydarzeń wiele, chociaż to wakacje. Wakacje się stały na szczęście, dziękujmy Bogu za to, okresem szczególnie wzmożonej ewangelizacji ludu Bożego. Chcielibyśmy wykorzystywać wszystkie takie chwile i możliwości, aby uczestniczyć w głoszeniu Ewangelii we wszystkich okazjach, jakie nam się nadarzają. Chcę przywitać na tym miejscu wszystkich obecnych członków naszego zboru, ale też i wielu gości, których widzę pośród Was na sali, członków niektórych, którzy po jakiejś dłuższej nieobecności się pokazali. Witam serdecznie każdego i życzę Wam wielu błogosławieństw Bożych. Ogłoszeń nie mam wiele, ale są to dwa. Jedno jest szczególne, przeznaczone szczególnie dla młodzieży ukraińskiej. Otóż w dniach 20 do 22 października w Warszawie odbędzie się zjazd młodzieży ukraińskiej. To pierwsze będzie chyba takie wydarzenie w naszym kraju. Życzymy wszystkim wielu błogosławieństw i zapraszamy przy tej okazji na to wydarzenie. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń. Mam również do przekazania ogłoszenie i prośbę naszej biblioteki szkolnej, tutaj seminaryjnej, o potrzebie uzupełnienia roczników znaków czasu i głosu Adwentu. Dokładnie numerów nie będę podawał, bo i tak nie zapamiętacie. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń i ci, którzy prenumerują te miesięczniki, proszę Was, zapoznajcie się z tym i być może będziecie w stanie przekazać te numery naszej bibliotece. Są to niestare numery, a więc możliwe, że jeszcze gdzieś całkiem na wierzchu będą się znajdowały. To tyle co do ogłoszeń. W tej chwili czas dla naszych dzieci. Nie wiem kto i nie wiem ile jest dzieci, ale wierzę, że taka osoba się znajdzie
i że teraz mamy czas na opowiadanie dla dzieci. Zapraszam. Witam Was. Dzień dobry. Jest Was tutaj bardzo dużo i bardzo się z tego powodu cieszymy. Zacznę od takiego pytania. Powiedzcie mi, czy zdarza Wam się mieć taki zły dzień? Zdarza się, czy nie? Taki dzień, w którym nic nie wychodzi. Z koleżanką się pokłóciłam. Lekcje mi nie wyszły, zabawa nie wyszła, zabawka się popsuła, no wszystko idzie źle. Zdarza się tak? Powiem wam, że niektórzy to nazywają, że to jest pechowy dzień, że ktoś ma pecha. Ja w pecha nie wierzę, ale faktycznie zdarzają się gorsze dni i opowiem wam o historii, którą opowiedziała mi moja koleżanka. Moja koleżanka kiedyś poprosiła stolarza, żeby przyjechał do niej, naprawił jej coś w domku, w ogródku. No i tak czekała na niego. W końcu ten stolarz przyjechał i co się okazało? Że po drodze miał stłuczkę. Miał stłuczkę, coś się przedłużyło, samochód lekko obity. Wjeżdżając na obszar tej działki, słuchajcie, najechał na coś, jeszcze gumę złapał. Godzinę mu zajęło wymiana opony. Potem, jak zaczął pracę na tej działce przy domku, to piła elektryczna mu się zepsuła. No wszystko szło źle, wszystko. Jakoś tam trochę popracował, o wiele krócej niż chciał. Chciał wrócić do domu, próbuje zapalić samochód, a on nie działa. No jeszcze i to, samochód się kompletnie popsuł, nie chciał ruszyć. I powiem, ta moja koleżanka troszkę się nad nim zlitowała i zaproponowała mu, że odwiezie go do domu. I kiedy go wiozła, to ten stolarz w samochodzie siedział i taka mina. Wiecie, jak wam nic nie wychodzi, to jaką macie minę? Taką smutną. No na pewno człowiek nie ma wtedy ochoty się uśmiechać, jak tak wszystko idzie źle. Nie odzywał się w ogóle w czasie całej drogi, ale na koniec zaprosił tą moją koleżankę do domu, bo chciał jej podziękować, że go podwiozła, że była taka cierpliwa, że pomimo tego, że on się i spóźnił, i pracy nie zrobił, chciał ją zaprosić do domu. I powiem wam, że na tej alejce, jak szli z samochodu do jego domu, to ten stolarz nagle się zatrzymał przy takim drzewku. Możesz zagrać drzewko? Ty będziesz nasze drzewko. Zatrzymał się przy takim drzewku i tak zrobił. I tak przez chwilę stał. Dwie ręce na tym drzewku. I potem poszedł do domu, drzwi się otworzyły. Tam wyszła jego żona, trójka dzieci, bo trójkę dzieci miał. I ten stolarz, słuchajcie, taki uśmiechnięty, przytulił jedno dziecko, drugie, trzecie, dał buziaka żonie na powitanie. I już wszystko było tak wesoło i wszystko było dobrze. I ta moja koleżanka weszła na chwilę do nich, napiła się herbaty, chwilę porozmawiali. No i w końcu już czas było wyjść, stolarz ją odprowadzał. I ta moja koleżanka nie wytrzymała i pyta się tak. Wie pan co, a co pan robił z tym drzewem? A stolarz mówi, tak się trochę zawstydził i mówi, wie pani co, to jest takie moje drzewko problemów. Za każdym razem, jak wracam z pracy, to zostawiam wszystkie moje problemy na tym drzewie, żeby tych problemów do domu nie wnosić. A rano, na drugi dzień, wie pani co, taka śmieszna sprawa, bo na drugi dzień, jak wychodzę, żeby te problemy znowu wziąć, to ich jest zwykle mniej. Powiem wam, że my mamy coś znacznie lepszego niż takie drzewo problemów, bo my mamy kogo?
My mamy Jezusa. Jezusa, któremu możemy powierzyć wszystkie nasze problemy i naprawdę nie musimy się z tymi naszymi problemami obnosić. Nie musimy opowiadać o nich wszystkim, narzekać. Pierwsza osoba, która powinna usłyszeć o naszych problemach, to Jezus. I przeczytam wam taki piękny tekst, który jest w Biblii, w liście do Filipian. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I piękna obietnica, co się wtedy stanie. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I tego nam wszystkim życzę. Amen. Dziękujemy bardzo za to wspaniałe drzewko, które nam siostra Małgosia przypomniała o nim. Dobrze o tym wiedzieć i pamiętać, i wszystkie dzieci, i te trochę, i dużo starsze też dziękują za to przypomnienie. W tej chwili przed nami jest uroczystość zebrania darów. Darów, które będą służyły naszemu zborowi, naszej społeczności. I chciejmy może zrobić znowu tak, jak to dzisiaj siostra Ania zaproponowała. Przed zebraniem darów pomódlmy się o ich błogosławieństwo i błogosławieństwo ofiarodawców. Zapraszam was do powstania. Drogi Boże, przed nami szczególna uroczystość, kiedy każdy z nas może dać coś z tego, co ma od Ciebie. Dać dla Ciebie, dla Twojej sprawy. Boże, pobłogosław nasze serca, pobłogosław nasze chęci i naszą wiarę, abyśmy umieli Tobie zaufać i cieszyć się z Twoich błogosławieństw. Teraz, Panie, kiedy będziemy składać naszą ofiarę, przyjmij ją i pobłogosław, aby ona mogła służyć Twojej chwale i dobru ludzi, którzy żyją wokół nas. Prosimy Ciebie o to, wysłuchaj nas, Panie. Amen. Przed nami kazanie Słowa Bożego. Cieszymy się, że jest z nami dzisiaj brat Łukasz Romanowski, którego zapraszamy do służenia Słowem Bożym. Witajcie jeszcze raz. Dziękuję za tę możliwość i cieszę się, że mogę się dzisiaj z wami spotkać. Nie zawsze jest okazja, żeby się spotkać w ten sposób, ale cieszę się na każdą możliwość spotkania z naszym podkowiańskim zborem i też z tymi, którzy nas dzisiaj oglądają za pomocą internetu. Mam nadzieję, że się dobrze czujecie, że jesteście już wypoczęci, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kończy się właśnie pierwszy miesiąc wakacji. No i ten drugi to już jest, wiecie, mówi się, że 30 dni, 30 dni to jest zawsze to samo, ale praktyka pokazuje, że jak jest ten drugi miesiąc wakacji, to on jakoś dziwnie szybciej płynie. Więc mam nadzieję, że jesteście już jako tako wypoczęci
i że macie już pozbierane siły. Dzisiejsze przesłanie nazwałem Wierni w próbie i ono odnosi się oczywiście do wszystkich wyznawców wiernych Pana Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim skupię się na samym Panu Jezusie Chrystusie. Oparte jest ono na liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale i 2 wierszu. Będziemy do tego wiersza dzisiaj wielokrotnie powracać, więc możecie go otworzyć. 12:2. Kiedy żyjemy w dniu pokoju, dostatku i bezpieczeństwa, wtedy zwykle nie myślimy o rzeczach, które mogłyby przyjść w przyszłości. Nie myślimy o tym, że może nam się coś zmienić, że może stać się jakieś nieszczęście, może przyjść coś, co przyniesie nam smutek. Oczywiście każdy człowiek ma gdzieś z tyłu głowy świadomość, że zawsze coś się może zdarzyć, ale pokój generalnie bardzo dobrze uspokaja te nasze obawy. I żyjemy tak, jakby się właściwie nic nie miało zmienić. Ale kiedy przychodzi dzień niepokoju, kiedy przychodzi dzień trosk, kiedy kończy się czas bezpieczeństwa, czas poczucia obecności Bożej stałej, kiedy przychodzą rzeczy niespodziewane, wtedy wszystko się całkowicie odmienia. Nie ma już takiego poczucia pokoju, a jest często więcej obawy. Jest niepokój, jest trwoga, jest więcej niepewności. Nasze lęki ukryte w czasie pokoju tym razem znowu wychodzą bardziej na światło dzienne. I wszystko staje się inne. Wszystko się odmienia. Życie staje się ponownie trudniejsze. Ale wiecie, czasami takie doświadczenia są czymś niezwykle pożytecznym i potrzebnym. Ja nie chcę powiedzieć, że powinniśmy doświadczać trudów, problemów na co dzień. Nikt czegoś takiego nie chce doświadczać, ale czasami tego typu doświadczenia sprawiają, że zmienia się nasza perspektywa postrzegania. Popatrzcie chociażby na ostatnie zdarzenia albo ostatnie kilka lat zdarzeń w Europie i nie tylko. Do niedawna nawet sam przyznaję, że żyłem właściwie w takim błogim poczuciu bezpieczeństwa, że to, co raz zostało nam dane, to, że możemy żyć w państwie demokratycznym. I zresztą nie tylko my, Polacy. Możemy żyć w państwie, które ma prawa, gdzie ludzie mogą sami domagać się tego, aby ich państwo odpowiednio traktowało, że mają pewne poczucie bezpieczeństwa, że to wszystko jest nam dane raz na zawsze. Ostatnie doświadczenia sprawiły, że zdałem sobie sprawę ja i chyba wiele innych osób też, że nie są to rzeczy dane nam raz na zawsze, ale są to rzeczy podarowane nam warunkowo. Są to w istocie rzeczy dary. Każdy dar to błogosławieństwo, to obietnica, to czas, który powinniśmy właściwie wykorzystać. Swobody, jakie łączą się w życiu w państwie demokratycznym, są naprawdę wielkim błogosławieństwem. Fakt, że się tutaj dzisiaj spotykamy, że nikt nas nie pyta, nie przesłuchuje, nie sprawdza, jest dowodem na to, że żyjemy wciąż w państwie demokratycznym, że wciąż możemy cieszyć się wolnościami, które sprawiają, że możemy żyć i uwaga, to jest chyba najważniejsze, oddawać Panu Bogu chwałę zgodnie ze swoim sumieniem i wtedy, kiedy chcemy Mu tę chwałę oddawać. To jest wielki dar. W drugim liście do Koryntian i tam 3:17 apostoł Paweł podaje nam pewną niezwykle ważną prawdę. Drugi list do Koryntian 3:17. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Tak? A więc mimo tego, że wiemy o tym, że w niebie nie ma czegoś takiego jak całkowita demokracja, to jest wolność. Jest wolność. I tam, gdzie jest duch, tam też Pan Bóg daje swoim stworzonym istotom możliwość podjęcia wyboru, w którą pójść stronę. I to jest bardzo istotne. A więc możemy żyć tak, jak chcemy. Oczywiście w pewnych
granicach przyzwoitości, bo też nie możemy odbierać innym ani ich praw, ani ich wolności, ale możemy żyć swobodnie, a już zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze sumienie, możemy wyznawać naszą wiarę tak, jak chcemy i kiedy chcemy. Ale co będzie wtedy, kiedy ten czas się skończy? Nie jest przecież tajemnicą, że czas tej wolności, i to nie według ludzkich przepowiedni, czy też naukowych, te też o tym mówią, ale według przepowiedni Pisma Świętego ten czas się kiedyś w końcu skończy. Ten czas dobiegnie końca i przyjdzie nam żyć w sytuacji, kiedy nie będzie tej wolności, nie będzie tej swobody, nie będzie tego poczucia bezpieczeństwa, nie będzie tego komfortu. Trzeba będzie żyć wśród trudności, wyzwań, problemów, a kto wie, czy nie czegoś gorszego. A więc czas, który jest nam dany, czas swobody, wolności, jest w istocie czasem szczególnego błogosławieństwa, którego nie wolno zmarnować. A więc pytanie, co robić wtedy, kiedy przyjdzie czas niepokoju? I tutaj pozwólcie, że się zwrócę do tego jednego tekstu, który chciałbym, żeby był dzisiaj takim naszym głównym przewodnikiem. List do Hebrajczyków, tam sięgniemy i będziemy starali się popatrzeć na to, co właśnie z tego tekstu wynika, jeżeli chodzi o życie Jezusa. Czy Jezus żył kiedykolwiek w czasie pokoju i bezpieczeństwa? Żył. Żył. Wiemy o tym, że przez 30 lat swojego życia mniej więcej doświadczał jako takiego bezpieczeństwa. Wiemy też o tym, że to życie nie było łatwe, że było wiele wyzwań, trudności, pokus, nawet od dziecka, ale ten taki relatywny pokój był. Tak jak i dzisiaj, tak? Ale kiedy nadszedł czas, aby coś zrobić, aby podjąć ważną decyzję, Jezus, co prawda nie bez problemów, nie bez bólu, nie bez cierpienia, ale podjął decyzję, aby pójść w odpowiednią stronę i tam zdecydować, co będzie dalej. Jak wiecie, wstąpił na drogę służby, 3,5-letniej, trudnej, pełnej wymagań służby i podczas tej służby oddał wszystko, co miał drugiemu człowiekowi. Sam nie zostawił sobie nic. Po czym wiemy, że kiedy te 3,5 roku się zakończyło albo miało się ukończyć, Jezus podjął jeszcze trudniejszą decyzję. Tam w ogrodzie Getsemane zdecydował się oddać nawet swój honor jako Syn Boży. Oddać wszystko, przyjąć na siebie grzech, upodlenie ludzkiego rodzaju, przyjąć wszelkie konsekwencje ludzkiego złego postępowania i pójść z tym do przodu i z czołem ustawionym wprost, nie wstydząc się tego, co się stało. Był czas, o którym Pan Jezus wiedział, że będzie musiał to zrobić. Jak sprawozdaje książka Życie Jezusa, stało się to w pewnym sensie o północy, czy dosłownie, czy symbolicznie. Nadszedł czas ciemności, kiedy Jezus musiał zdecydować. Kiedy musiał zdecydować, czy pójść w stronę życia, w stronę radości, czy też pójść w stronę smutku i jeszcze większego poświęcenia. Jakby tego, co zrobił do tej pory, było za mało. Ale wiecie, Jezus przez całe swoje życie uczył się tego, czego nam się bardzo nie chce uczyć. Jezus uczył się posłuszeństwa. Wiem, że to jest niemodne słowo. Nam się zwykle wydaje, że człowiek jest objęty na tyle jakby pewnym marginesem łaski, że posłuszeństwo jest mu niepotrzebne. Ale Jezus był posłuszny i to mu poczytano za błogosławieństwo, właśnie to. A więc jest jakieś błogosławieństwo w posłuszeństwie, przynajmniej o tyle, że człowiek się uczy we właściwym czasie tego, czego się powinien uczyć. Bo przecież Bóg, który czegoś od nas oczekuje albo nas czegoś chce uczyć, nie chce nas uczyć rzeczy złych albo o złym czasie, tylko chce nas uczyć rzeczy pożytecznych o właściwym czasie.
A więc posłuszeństwo w tym miejscu przynosi odpowiednie owoce i w odpowiednim czasie. Tak się stało, że Jezus uczył się przez 3,5 roku tej wierności, tego posłuszeństwa, a na końcu, kiedy przyszło mu obrać drogę poświęcenia całkowitego, wytrwał i poszedł na najtrudniejszą drogę, jaką mógł ktokolwiek sobie wyobrazić. Najtrudniejszą drogę. A więc musimy sobie teraz zadać pytanie, co w takim razie Pan Jezus zrobił, aby móc podjąć tak mądre decyzje właśnie we właściwym czasie. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 12 rozdział. I tam, już mówię, list do Hebrajczyków, 12 rozdział. I tam wiersz drugi. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. W tym miejscu można znaleźć kilka bardzo ciekawych, ważnych informacji. Zacznijmy od tego, że Pan Jezus, jak tutaj jest napisane, obrał świadomie nie radość, a coś innego, tak? Czyli Pan Jezus mógł doznać wszelkiej radości. Pytanie, zasłużył czy też nie? No tak, przecież raz, że jest Synem Bożym, a dwa, że był jako człowiek niewinny. Nam się to zwykle kojarzy z nagrodą za posłuszeństwo. A więc Pan Jezus na pewno zasłużył sobie na błogosławieństwo, na radość i na spokojne życie. Tak? Mógł otrzymać to, a jednak tego nie przyjął. Drugi list do Koryntian 8:9. Drugi list do Koryntian 8:9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Nie chcę powiedzieć, że bogactwo jest potrzebne do radości, ale nie zawsze jest łatwo być radosnym, kiedy jest ubóstwo. Czasem niektórzy umieją, ale rzadko, tak? Zwykle tak jest, że do radości potrzebne jest chociaż odejście od pewnego ubóstwa, czy to duchowego, a zwłaszcza materialnego. Pan Jezus mógł mieć życie radosne, ale nie chciał. Po dwa, dowiadujemy się z tego tekstu z 12 rozdziału listu do Hebrajczyków i drugiego wiersza, że Pan Jezus podjął odpowiednią decyzję. Tam jest napisane, że wycierpiał krzyż, czyli wybrał zamiast tej radości całkowite oddanie, poświęcenie i cierpienie. I zrobił to dobrowolnie. Nikt go do tego nie przymusił, poza jednym, co my też zawsze powinniśmy brać pod uwagę. Miał świadomość, że taka jest wola Ojca. I dwa, miał świadomość, że tylko w ten sposób będzie mógł dokonać tego, po co został posłany na ziemię. Zrobił to dobrowolnie. Tak? Wiecie o tym, że Pan Jezus wcześniej był wielokrotnie ratowany. Tak? Była ręka niewidzialna, która go zawsze ratowała. Wtedy, kiedy go chciano albo zrzucić ze skały w Nazarecie, czy w innych sytuacjach, kiedy go chciano ukamienować, on zawsze uchodził bezpiecznie. Dlaczego? Bo była ochrona. Byli aniołowie, którzy nie pozwalali na to, aby stało się to przedwcześnie. Tak? A tutaj jest napisane, że Pan Jezus zgodził się na to, aby przyjąć krzyż, przyjąć hańbę, bo krzyż to była oznaka haniebnego postępowania.
To była kara poniżająca. Wiecie o tym, że skazańcy wisieli na krzyżu nago. Tak? To był znak haniebnego postępowania. I po drugie, krzyż to jest też oczywiście straszne cierpienie. Pan Jezus przyjął i jedno, i drugie. Pan Jezus był na to jednak przygotowany. Pamiętajcie o tym, że Pan Jezus przez 3,5 roku szykował się na ten czas. Tak? Szykował się na ten czas. Wiedział o tym, że to ma przyjść w przeciwieństwie do jego wiernych i oddanych uczniów. A ci się nie szykowali. Tak? Oni się szykowali pozornie. Wiecie o tym, że tak naprawdę w tym właśnie tkwił błąd i Judasza, i Piotra. Judasz uważał, że ta ochrona, którą Pan Jezus miał do tej pory, bez problemu go uratuje wtedy, kiedy przyjdą żołnierze. I liczył na to, tak? A Piotr uważał, że nawet jak przyjdą żołnierze albo coś się stanie, to co? Weźmie do ręki swój miecz i będzie się bił. I to nie były czcze słowa, bo przecież wiecie o tym, że Piotr istotnie tak zrobił. Wziął miecz do ręki, czyli go miał przy sobie, był przygotowany i był gotów, jak przypuszczam, walczyć aż do śmierci. Bo przecież był sam, albo tam było ich może 12 tam czy kilku, tak, bardzo niewielu, a tutaj był cały wielki tłum i żołnierze. Więc miał odwagę. Kiedyś za taką wiarę w Izraelu przeszłoby szczególne błogosławieństwo. W tym przypadku było dokładnie odwrotnie. A dlaczego? Bo zarówno Judasz, jak i Piotr zapomnieli o tym, albo nie zapamiętali tego, że czas szczególnej ochrony, która była dana Jezusowi, miał w pewnym momencie zostać odjęty, że ta łaska, ta ochrona miała zostać odebrana. Po trzecie, czego się jeszcze dowiadujemy z tego tekstu w liście do Hebrajczyków? Jakie są konsekwencje wyboru Pana Jezusa? Pan Jezus nie tylko wybrał, aby pójść na krzyż, ale też to zrobił. Tak? Nie tylko słowa, ale i czyny. Był konsekwentny. Jak już się zdecydował, to się nie wycofał. Tak? Nie zmienił zdania, mimo tego, że jak wiecie, szatan robił wszystko, żeby się poddał, żeby nie wytrzymał, żeby się załamał, żeby stał się zwykłym, bardziej mściwym albo bardziej sprawiedliwym człowiekiem, a on musiał wytrwać w szczególnej niesprawiedliwości. Był konsekwentny. Zgodził się na pośmiewisko, obelgi, na biczowanie, na tortury, straszne kłuszenie i wreszcie na ukrzyżowanie. Zgodził się dobrowolnie. Księga Izajasza, 53 rozdział i tam trzeci bardzo znany wiersz. Jest tam napisane tak: wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Przeżył i pogardę, i samotność. Samotność w poniżeniu. Wiecie, jak człowiek jest popularny i znany, to zwykle ma bardzo wielu przyjaciół, ale jak przychodzi na niego hańba, to zwykle jest sam. Jezus tego w pełni doświadczył. Był całkowicie sam. Był właściwie całkowicie sam. Jest napisane, że w wierszu 7 pisze Izajasz, że się nad nim znęcano i on to znosił w pokorze. Tak? Czyli jego podejście do tej strasznej niesprawiedliwości było takie, że on swoich ust nie otworzy. Nie otworzy. Te rzeczy mogą przyjść tylko i wyłącznie od Boga. Pan Jezus, mimo tego, że oddzielony od Ojca przez grzech, cały czas był pod wpływem Ducha Bożego. Cały czas był skupiony na tym, jaki jest Bóg. I dlatego cały czas, patrząc na ludzi, którzy byli Jego oprawcami, nie widział nic poza możliwością ich uratowania. Nie widział nic poza tym, że ci ludzie są biedni i nieszczęśliwi. Tak jakby ktoś odjął mu ból i psychiczny, i duchowy, i fizyczny i pozwolił mu patrzeć na to z dystansu. Przecież wiemy, że to jest nieprawda.
te wszystkie rzeczy spadły na niego w bolesny i rzeczywisty sposób. Idziemy dalej. Czwarty punkt. Jakie były konsekwencje podjęcia tej decyzji i pójścia tą drogą? No, czytamy w liście do Hebrajczyków, że jak apostoł Paweł podaje, że Jezus usiadł po prawicy tronu Bożego. A więc Jezus został w konsekwencji tego, tak, wyrwany z rąk śmierci. Wypił kielich gniewu aż do końca i wszystkie rzeczy, które miały na niego przyjść, przyszły, aż umarł. Ale zgodnie z Bożą obietnicą i z poczuciem Bożej, a nie ludzkiej sprawiedliwości, Jezus został wyrwany ze śmierci, wstąpił do nieba i tam przed całym wszechświatem mógł dostąpić pełnego usprawiedliwienia. Tam już nikt nie mówił, że jest zdrajcą, że jest samozwańcem, że jest oszustem. Tam wszyscy widzieli, kim jest naprawdę. Objawienie 5, rozdział 7 wiersz. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Wziąć księgę z ręki tego, który jest na tronie, to jest przyjąć dosłownie mianowanie do tego, aby zostać królem, władcą. Tak? A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców. A dlaczego upadły? Wiersz 9 i 10 tego samego 5 rozdziału objawienia. Godzien jesteś wziąć księgę, powiedzieli wszyscy w niebie. I zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Dlaczego Pan Jezus był godzien, aby być w niebie wywyższony i usprawiedliwiony? Dlatego, że przyjął na siebie ten straszny los. Że odmówił radości i że zgodził się poświęcić samego siebie. I to nie tylko raz, a co najmniej trzykrotnie, bo wiemy o tym, że zstąpił z nieba na ziemię, potem będąc na tej ziemi przyjął swoją misję i na końcu zgodził się umrzeć za człowieka. I wreszcie piąty punkt. Pan Jezus w konsekwencji doznaje jeszcze jednego błogosławieństwa. Wiecie, jakie ono jest? Jest to błogosławieństwo pełnej radości. Tutaj jest napisane, że Jezus był sprawcą i dokończycielem wiary, jak podaje autor listu do Hebrajczyków. Doznaje pocieszenia, ale uwaga, nie przed, a po wykonanym zadaniu. Nie przed, a po próbie. Szatan podczas kuszenia na pustyni chciał skłonić Jezusa do przyjęcia radości i nagrody przed dniem próby. Pan Jezus tego nie przyjął, bo wiedział, jakie będą konsekwencje. A dlaczego? Bo myślał nie tylko o sobie. Myślał wciąż o tych, dla których On był jedynym ratunkiem. A zatem to, czego sobie Jezus odmówił wcześniej dla człowieka, żeby go uratować, zostaje mu w pełni oddane, a nawet więcej, po 100-kroć więcej, dlatego że będzie świadkiem tego, jak ci, którzy przyjęli Jego postępowanie, którzy byli pod wielkim wrażeniem Jego charakteru, Jego poświęcenia, sami przyjęli podobny wzór i poszli za Jezusem. Nie tylko po to, żeby mieć Go na ustach, o co łatwo, ale poszli, aby też mieć Go w swoich czynach i żeby w odwadze działać tak samo jak On i też nauczyć się poświęcenia i też nauczyć się miłości do bliźniego niezasłużonej i też nauczyć się oddania, nawet jeśli będzie ono wiodło na własną drogę Golgoty. Księga Izajasza 53, rozdział i wiersz 10.
11. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Za mękę swojej duszy otrzyma pocieszenie. I teraz pomyślmy na końcu, w jaki sposób moglibyśmy odnieść te słowa, to doświadczenie opisane w tym krótkim wierszu listu do Hebrajczyków, do naszej chrześcijańskiej rzeczywistości. Wiecie, my też mamy prawo doznać radości. W gruncie rzeczy każdy z nas pragnie odczuwać radość, dlatego że smutek jest rzeczą nieprzyjemną. Obawy, lęk, wszystko to, co niesie z sobą to życie, albo co może nieść to życie, budzi w nas strach. Nic więc dziwnego, że lubimy radość. Czemu? Bo radość jest najlepszym środkiem na zapomnienie. Kiedy człowiek się cieszy, wtedy nie pamięta. Wtedy nie myśli. Nie myśli o tym, że coś się może stać. Nie myśli o tym, że może przyjść nieszczęście. Nie myśli o tym, co będzie w przyszłości. Nie myśli o tym, co będzie ze światem. Radość pozwala nam zapomnieć. Czy Pan Bóg nam odmawia tej radości? Nie. Gdyby nam jej odmawiał, życie byłoby naprawdę straszne. Pan Bóg tę radość daje i to w obfitości. Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, żeby człowiek od czasu do czasu lekko się zapomniał. Żeby mógł żyć w taki sposób, żeby się cieszyć, bo wiecie, śmiech to zdrowie. Żeby mógł myśleć o tym, co pozytywne. I żeby nie myślał o tym, jakie Bóg powierzył mu zadania. Ale faktem jest, że przecież kiedyś przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie spojrzeć prawdzie w oczy. Ktokolwiek jest powołany przez Pana Boga, ten ma też swoje powołanie do misji. Każdy ma inną. Każdy ma inne zadanie do wykonania, ale każdy je ma. I wiecie, jest też, myślę, bardzo podobnie, że jest czas pokoju, ale też przyjdzie czas niepokoju. Jest czas ochrony i błogosławieństwa, ale przyjdzie czas, kiedy ta ochrona będzie nam odebrana. Nic zatem dziwnego, że my chcemy tej radości jak najwięcej. Ale przecież Pan Jezus powiedział do nas, że On nie, zamiast doznać tej należytej radości, sam wycierpiał krzyż. Sam wycierpiał krzyż. A więc pojawia się pytanie, czy nas będzie stać na podjęcie właściwego wyboru. Wiecie, Pan Bóg daje nam zawsze dwie opcje. Pan Bóg zawsze otwiera przed nami drzwi do podjęcia świadomej decyzji i nas nie przymusza. Jedno jest jednak wiadome. To, że my czegoś nie chcemy albo wybieramy ze swojej świadomości, nie chcemy o tym myśleć, nie znaczy, że tego nie będzie. To, że my nie chcemy, żeby przyszły czasy końca, które będą trudne, nie znaczy, że one nie przyjdą. To, że będziemy przed nimi uciekali na różne sposoby, nie znaczy, że to będzie skuteczne. Czas jest przez Pana Boga bardzo dokładnie wymierzony i musimy się z tym liczyć. Rzeczywistość jest taka, jaka jest. A więc musimy podjąć decyzję podobnie jak Pan Jezus. I o tym, co jest dzisiaj, ale też i o tym, co będzie jutro. Pan Jezus powiedział takie słowa. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i tam 24 wiersz. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Ja wiem, że można byłoby powiedzieć, że jest bardzo dużo obietnic i pozytywnych też słów ze strony Jezusa wobec swoich wyznawców i chwała Bogu za to, tak? Że mamy te obietnice, bo jest napisane, że Pan Bóg zawsze jest z nami. Nawet wtedy, kiedy przyjdzie czas tego
pozornego osamotnienia, tak? Tej próby nikt z nas nie będzie sam, tak? Może być ta obecność może być inaczej odczuwalna, tak? Ona się może inaczej realizować. Czy Pan Jezus na krzyżu był sam? Czy był sam? Nie. Nie. Jeszcze nawet parę dni temu czytałem takie słowa, które pierwszy raz znalazłem. Nie wiem, jak to się stało w książce Życie Jezusa. I tam było coś napisane takiego, co wzbudziło moje zaciekawienie. Nawet nie wiem sam jeszcze, co o tym myśleć. Ale tam było napisane, i tutaj parafrazuję, że przy krzyżu byli aniołowie, a z aniołami był Bóg Ojciec. Cokolwiek to oznacza. Ja wiem tylko tyle, że Pan Jezus na krzyżu nie był sam. Chociaż On odczuwał dotkliwie samotność. A więc ten krzyż to na szczęście nie jest taki krzyż, który niósł Pan Jezus. Ale Pan Jezus nas zaprasza, abyśmy tak samo byli gotowi wziąć na siebie nasz krzyż. Abyśmy byli przygotowani, że ten krzyż ktoś musi ponieść. I że poniesienie tego krzyża owszem może być trudne, owszem, może być wymagające, ale jego owoce nie tylko dla nas, ale dla tych, którzy patrzą na to, czy my bierzemy ten krzyż, czy też nie. I jak go niesiemy. Owoce mogą być bardzo cenne. Ilu ludzi patrzy nam na ręce? Ilu ludzi ocenia nasze postępowanie pod kątem tego, kim jesteśmy? Dla ilu ludzi mniej odważnych niż my, nasz krok w stronę Pana Boga może być decydujący w przyszłości. Myślicie, że jest ktoś z was, kto nie ma tej odpowiedzialności? Nie ma. Na każdego z nas ktoś inny patrzy. Ktoś, kto ma mniej odwagi niż my. Ktoś, kto oczekuje, że otrzyma dobry wzór. Dobry przykład. Pan Jezus chce, żebyśmy nie bali się pójść w dobrą stronę. Dlatego, że nie będziemy nigdy sami. On będzie z nami. A więc jakie będą konsekwencje tego wyboru? Wiemy. Wiemy, że kiedy pójdziemy za Panem Jezusem, te rzeczy, które są zapowiedziane, one się zdarzą. Ta radość, która się zbiega z naszą wolą dla nas, może nam będzie odebrana, ale będzie obietnica radości, która przyjdzie do nas na samym końcu, końcu, tak? Pan Jezus nam dał też taką obietnicę. Mateusza 10:20, bardzo znane słowa. Albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Kiedy przyjdzie czas próby, kiedy trzeba będzie stanąć i powiedzieć, kim jestem i nie zaprzeć się swojego własnego ja, nie udawać kogoś innego. Pan Jezus daje obietnicę tym, którzy wcześniej podjęli właściwą decyzję i mówi, nie bójcie się, bo ja was nie zostawię. A jeśli wam zabraknie mądrości, ja wam ją dam. Jeśli wam zabraknie odwagi, nie bójcie się, ja też ją wam dam. Nie bójcie się, bo ja jestem z wami. I wreszcie ostateczne konsekwencje podjęcia tej dobrej, właściwej decyzji we właściwym czasie. Jest mi ciężko bardzo ocenić, jakie one będą, bo one są indywidualne. Każdy z nas ma troszkę inną odpowiedzialność. Na każdego z nas patrzą inni ludzie. Każdy ma inne powołanie. Ale nie mam wątpliwości, że jeżeli to powołanie przyjmiemy, jeżeli będziemy szli w mocy Bożej i będziemy starali się właściwie postępować, to Pan Bóg sprawi, że te owoce na końcu będą. Będą. Że będą ludzie, którzy na nowej ziemi powiedzą, wiesz, wtedy, kiedy ty podjąłeś taką, a nie inną decyzję, byłeś dla mnie inspiracją. To sprawiło, że nabrałem odwagi. To sprawiło, że zapragnąłem być taki jak ty. Może nie chodzi o wzór, bo to jest tylko człowiek, ale taki wierny
jak Ty. Słaby. Bo przecież wiemy o tym, że najwięksi są ci, którzy są najsłabsi. Apostoł Paweł, jak wiecie, nie wstydził się przyznać do tego, że wtedy, kiedy jest najsłabszy, wtedy jest najsilniejszy. Tak to właśnie działa. A więc jakie będą te konsekwencje? Dobre. Dobre. Jest bardzo wiele tekstów, które o tym świadczą. Pozwólcie, że ja tylko odczytam jeden z nich, który jest dla odmiany ze Starego Testamentu. Księga Jeremiasza, bardzo znany tekst, 29 rozdział. I tam wiersz 11. Te słowa były wypowiedziane do Izraelitów, którzy mieli pójść do niewoli, którzy mieli doświadczyć próby. Ale Pan Bóg patrzył w przód i mówił: nie bójcie się, nie bójcie się, bo czeka na was zapłata. Ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby wam zgotować przyszłość i natknąć was nadzieją. Tak? I potem wiersz 14. Objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Pan Bóg obiecuje, chociaż w naszych czasach będzie to nieco inaczej, że przyjdzie czas prawdziwej, sprawiedliwej zapłaty. Że Pan Bóg da nam radość, która nam mogła być odebrana. I na nowej ziemi będziemy patrzeć na to, jakie są skutki, jakie są owoce naszej wierności i naszego posłuszeństwa. I chciałbym zakończyć to słowo tekstem właśnie z listu do Hebrajczyków. I tutaj 12 rozdział. Ponownie wracamy tam, gdzie byliśmy na początku. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. I tutaj od wiersza pierwszego. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I tutaj jest ten właśnie wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego na końcu. Jest wokół nas wielki obłok świadków, którzy już dokonali wyboru przed nami. I są to ci, którzy powinni nas skłaniać do tego, abyśmy i my podjęli właściwy wybór. Choćby był to i krzyż i poszli za Jezusem bez względu na wszystko. A On zatroszczy się o wszystkie pozostałe sprawy. Amen. Dziękujemy bardzo naszemu Bogu. Dziękujemy bratu Łukaszowi za te słowa pokrzepienia, natchnienia nas, abyśmy mogli wiernie trwać przy Panu i w czasach wszelkich prób i doświadczeń być Mu zawsze wierni. Kończąc to nabożeństwo, śpiewajmy na chwałę naszemu Bogu pieśń, która wyraża nasze oddanie i nasze zaufanie naszemu Bogu. Weź mnie, mój Boże, za rękę i prowadź mnie sam. Pieśń numer 350.
drogi Boże, Panie, chcemy Ci tak bardzo podziękować, że Ty miałeś tyle miłości wobec nas, aby zostawić wspaniałe niebo, zstąpić na tę ziemię, stać się jednym z nas małych ludzi, a potem, Panie Boże, po raz drugi wybrałeś, aby przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela i wejść na tą trudną i ciężką drogę służby. I chcemy Ci też, Panie Boże, podziękować, że podjąłeś tą decyzję po raz trzeci w ogrodzie Getsemane, aby oddać wszystko dla każdego z nas. Chcemy Ci, Panie, podziękować, że jesteś naszym wzorem i pokazujesz, jak postępować. I że pokazujesz, że tak jak jest Pan, Mistrz, tak też są i Jego uczniowie. I że Ty pragniesz, abyśmy żyli na podobieństwo ku Tobie. I Panie Boże, my nic nie możemy tak naprawdę przydać do naszego zbawienia, ani zbawienia innych. To Ty wszystko dajesz. Ale Panie Boże, Ty chcesz, żebyśmy pokazywali naszym życiem, że jesteśmy, a przynajmniej chcemy być takimi jak Ty. Dlatego chcemy Cię, Panie Boże, prosić o to, abyś nas obdarzył hartem ducha, mądrością, odwagą. Abyś nam dał to, czego nam tak strasznie brak. Abyś nam dał odpowiedzialność, abyś nam dał poczucie i świadomość czasu. Abyś nam dał, Panie Boże, siły, byśmy w Twojej mocy mogli pójść do przodu i we właściwym czasie też podjąć nasze właściwe decyzje. Chcemy Ci, Boże, podziękować, bo wiemy, że ta wojna już jest wygrana. Wiemy, że Ty już jesteś jej zwycięzcą i chociaż musimy jeszcze czekać, to już niebawem będziemy mogli doświadczyć pełnego smaku zwycięstwa i ta radość będzie nam w pełni dana. Prosimy Cię, abyśmy wszyscy jako wierni świadkowie poszli za Tobą i żebyśmy nie robili sami nic od siebie, ale wiernie w posłuszeństwie i w pokorze szli za Tobą, podejmując właściwe decyzje we właściwym czasie i służąc Tobie i naszym bliźnim z całego serca. Prosimy Cię o to przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.